Witam Państwa. Chciałbym dziś Państwu przedstawić trzy bardzo proste ćwiczenia, które mogą pomóc w usprawnieniu działań płuc oraz optymalizować czynności oddychania. Myślę, że będą one przydatne dla wszystkich, ale w szczególności dla osób cierpiących na takie schorzenie jak astma, alergie wziewne czy przewlekła obturacyjna choroba płuc. Zacznijmy od ćwiczenia, które ma na celu powiększenie objętości płuc. Bierzemy maksymalny, najgłębszy wdech przez nos. Na jego końcu dodajemy trzy krótkie, szybkie wdechy, aby jeszcze bardziej powiększyć objętość płuc. Kończymy długim, spokojnym, powolnym wydechem. Wygląda to następująco. Bierzemy długi wdech przez nos. Trzy krótkie wdechy. I długi wydech. Możemy to powtórzyć kilkukrotnie. Drugą rzeczą, którą chciałbym Wam pokazać, to przerywany bezdech. Ćwiczenie to usprawnia wymianę gazową w płucach. Podczas tego ćwiczenia oddychamy tylko przez nos. Można je wykonywać na siedząco, na stojąco, a najlepiej jest wykonywać je chodząc. Polega ono po prostu na wstrzymaniu oddechu do momentu poczucia pierwszej, dużej potrzeby zaczerpnięcia powietrza. Podczas całego ćwiczenia oddychamy normalnie, tak więc zarówno przed, jak i po wstrzymaniu oddechu nie pogłębiamy oddychania. Dla pewności możemy zatkać sobie nos palcami. Trzecie ćwiczenie jest bardzo stare i wywodzi się z praktyki jogi. Polega ono na oddychaniu naprzemiennie, raz przez jedną, raz przez drugą dziurkę od nosa. Bierzemy wdech prawą dziurką, wydychamy powietrze lewą. Bierzemy wdech lewą dziurką od nosa, wydychamy prawą. W ten sposób. Wdech prawą dziurką, wydech lewą. Wdech lewą, wydech prawą i tak dalej. Dziękuję bardzo.